jak udzielać pozytywnej informacji zwrotnych. Cześć, witaj na Self Overflow. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak w ogóle udzielać pozytywnych informacji zwrotnych. To nie będzie materiał o tym, jak udzielać wszystkich informacji zwrotnych, bo zbyt duży temat tutaj. Będziemy mieli pewnie parę jeszcze materiałów na ten temat. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, jak udzielać pozytywów, bo z tym też często ludzie mają kłopoty. Przede wszystkim każda informacja zwrotna, także pozytywna, powinna być jak najbardziej konkretna. Czyli nie chwal rzeczy w rodzaju ej, fajnie się sam pracuje, bo to nic nie daje. To nic nie mówi tej osobie. Wybierz konkretne zachowanie, konkretną rzecz, którą robi i wskaż, że doceniasz to konkretne zachowanie. To da tej osobie informację, ej, mam tego robić więcej, więc będzie to konkretną sugestią. Z fajnie, ciężko cokolwiek wywnioskować. Z doceniam to, że zawsze starannie sprawdzasz pull requesty, albo doceniam to, że zawsze szczegółowo odpisujesz na mojego maila, można wyciągnąć dużo więcej, bo daje to już konkretne zachowanie, które taka osoba może usprawnić. Po drugie, w miarę możliwości dawaj informacje zwrotne jak najszybciej. Im bliżej danego zachowania, tym lepiej, bo to automatycznie sprawia, że taka osoba lepiej łączy pozytywne emocje, które dostaje z otrzymania takiej informacji zwrotnej z tym zachowaniem. I w efekcie jej system pierwszy mówi, ej, rób tego więcej i tworzy się pewien nawyk takiego zachowania. Więc nawet jeśli świadomie nie będzie niczego zmieniać, to na poziomie automatycznym zacznie tych zachowań mieć więcej, więc będzie to bardziej produktywne. Po trzecie, wiem, że często krępujemy się dawać jakieś informacje zwrotne, to jest nietypowe, albo zakładamy, że taka osoba będzie uznała, że będziemy chcieli coś jeszcze później dodać, więc po prostu podaj taką informację, jeśli poczujesz, że warto, nie przesadzisz, naprawdę. Nie ma raczej sytuacji, kiedy tych informacji jest za dużo. Oczywiście pod warunkiem, że mówimy o konkretnych zachowaniach zawodowych, a nie na przykład czymś, co może w jakiś sposób taką osobę ubuść. Ale tu zakładam zdrowy rozsądek z Twojej strony i różnicę między feedbackiem pod tytułem doceniam to, jak na przykład zawsze jesteś na czas na spotkania, a doceniam to, że masz fajną sukienkę. No, wiadomo, że pierwsze będzie w porządku, drugie potencjalnie mocno problematyczne. Więc zakładam, że tutaj zdrowy rozsądek z Twojej strony będzie. I tutaj ważna rzecz, nie mieszaj, jeśli nie masz wyraźnej potrzeby, pozytywnej informacji z negatywami. Bo inaczej uczysz taką osobę, że jak podajesz pozytywy, no to zaraz ten negatyw jeszcze będzie i tak naprawdę te pozytywy są tylko wymówką. Więc zadbaj o to, żeby przynajmniej część pozytywnych informacji zwrotnych, które dajesz, były tylko i wyłącznie pozytywem i nic więcej, tak żeby ta osoba mogła po prostu przyjąć takie informacje i z nich skorzystać. I im bardziej początkująca w danej dziedzinie jest ta osoba, tym bardziej potrzebuje pozytywnych informacji zwrotnych, więc tym chętniej i tym więcej je damy.